chcę zobaczyć, jak to ty lubisz. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj z ciekawości sprawdzam, jak wygląda olej w motocyklu, który fabrycznie nie posiada filtra, a jedynie jakieś śmieszne siteczko. W tym celu spuszczę obecny olej, porównam go z zeszłorocznym kastrolem, a całość przefiltruję przez takie siteczka używane przez lakierników. Dla zainteresowanych wynik plus zdjęcia na samym końcu. Zapraszam! Kurde,